Duch Święty, który umacnia miłość w rodzinie, to jest centrum naszego dzisiejszego spotkania, rzecz najistotniejsza i najważniejsza. I z tą mocą przekonania chcemy również stąd wyjechać, umocnieni Eucharystią i umocnieni Słowem Bożym księdza arcybiskupa. A teraz przypomnienie i umiejscowienie tej właśnie mocy Ducha Świętego i Jego miłości w naszym życiu rodzinnym. Prosimy księdza arcybiskupie. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę. Wszystkich pozdrawiam, którzy mnie słyszą. Niekoniecznie wszyscy siedzą na tych wygodnych krzesłach, ale gdziekolwiek siedzą, to jeśli mnie słyszą, to bardzo się cieszę, bo jak to mówi łacińskie powiedzenie, fides ex auditu, to znaczy wiara jest ze słuchania. Ze słuchania tego, co się słyszy. Więc ksiądz rektor taki temat mi zadał. Duch Święty, który umacnia miłość w rodzinie. I przygotowałem takie dwie wersje tego tematu. Taki bardzo naukowy, z odpowiednim aparatem, z cytatami, ale pomyślałem sobie, nie zapytałem rektora, powiedział bardziej taki popularny. Popularny, żeby dotarł do słuchaczy w tym naszym spotkaniu. Więc postaram się w taki sposób bardziej popularny powiedzieć. Moi drodzy, wszystkich serdecznie pozdrawiam, a zwłaszcza rodzinę pani Barbary i pana Wojciecha, o ile dobrze pamiętam imiona, bo wczoraj poznałem ich szefit. Bardzo dziękuję. Wczoraj tam było zesłanie Ducha Świętego. Szefit. Pozdrawiam. Moi kochani, najpierw taka podstawowa uwaga. Bóg jest rodziną. Bóg jest rodziną. I to papież Franciszek napisał w adhortacji Amoris Laetitia, że trójjedyny Bóg jest komunią miłości, a rodzina jest jej żyjącym odzwierciedleniem. Moi drodzy, takie dodatkowe słowo na tę prawdę, że Bóg jest rodziną, także rzucają słowa świętego Jana Pawła II, mówiące, że osoby naszego Boga w swej najbardziej wewnętrznej tajemnicy nie pozostają w samotności, lecz tworzą rodzinę, ponieważ w tajemnicy tej zawiera się ojcostwo, synostwo i sama istota rodziny, jaką jest miłość. Miłością w tej Bożej rodzinie jest Duch Święty. On jest miłością w tej Bożej rodzinie. Kolejny punkt, moi drodzy, to rodzina środowiskiem wzrostu i dojrzewania wiary. Moi drodzy, życie rodzinne na dobre i na złe nie jest problemem, ale szansą. I tutaj, moi drodzy, muszę wam powiedzieć taki bardzo konkretny przykład. Jestem już biskupem 20 lat. Byłem święcony przez Jana Pawła II w Rzymie 6 stycznia 1998 roku. Przez 14 lat byłem biskupem w Tarnowie, a od jesieni 2011 jestem pasterzem kościoła w Katowicach. Ale pamiętam taką wizytację w jednej z parafii tarnowskich. I do programu wizytacji należy zawsze odwiedziny chorych. I między innymi byłem na takich właśnie odwiedzinach chorych. I
Wchodzę do mieszkania, to było mieszkanie w bloku. Kobieta obłożnie chora. Jej mąż już na emeryturze, który się nią opiekuje. Mieszkanie bardzo zadbane. Żona chwali męża i mówi, on gotuje obiad, stara się o wszystko, bardzo się mną opiekuje. I kiedy wychodziłem z tego mieszkania po wspólnej modlitwie, po rozmowie, po udzieleniu Komunii Świętej, kiedy wychodziłem z tego mieszkania, to powiedziałem tak. Bracie, ja ci bardzo serdecznie dziękuję, że tak się opiekujesz swoją żoną. A on mi powiedział tak. Nie zapomnę tej odpowiedzi. Powiedział mi tak. Proszę mi nie dziękować. Ja tylko spełniam moją powinność. Ja jej przyrzekłem, że się będę nią opiekował do końca. I chcę być konsekwentny. Wychodziłem z tego mieszkania ze łzami w oczach. Bo tak sobie pomyślałem, gdyby wszyscy mężczyźni, żonaci, wszystkie kobiety, które wyszły za mąż, były tak konsekwentne, gdyby wszyscy ci, którzy Panu Bogu ślubują życie w celibacie i służbę bliźnim, żeby byli tak konsekwentni. Proszę mi nie dziękować, ja tylko spełniam swoją powinność, bo przyrzekłem jej wierność do końca. I moi drodzy, ja wam życzę, żebyście byli wierni do końca. I tak rodzina, życie rodzinne na dobre i na złe nie jest problemem, ale jest szansą. Szansą na rozwój, dojrzewanie, nawiązywanie relacji, odkrywanie prawdy o sobie i innych. Moi drodzy, w świadomie religijnej rodzinie ma miejsce pierwsza i podstawowa katecheza. Katecheza wobec dzieci. Najlepszy katecheta niewiele zrobi, jeśli pierwszymi katechetami nie będą rodzice. Pierwsza modlitwa, znak krzyża, prowadzenie dziecka do świątyni, nawet jak to się mówi językiem dzieci. A to jest Pan Jezus, a to Bozia, a to Jego mama. Nikt w tej katechezie rodzinnej rodziców nie zastąpi. I moi drodzy, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście pierwszymi katechetami waszych dzieci. A potem oczywiście na tym fundamencie katechezy rodzinnej to się buduje katechezę i szkolną, i przyparafialną, w zależności od sytuacji. Zasłuchana w Boga i wierząca Bogu rodzina szuka, odkrywa i karmi się darami Ducha Świętego. Rodzina, której się wspólnie modli, czyta Pismo Święte, karmi się komunią eucharystyczną. Staje się rodziną, środowiskiem wzrastania w wierze. Zachęta do częstej spowiedzi, kierownictwa duchowego, uczestnictwo w rekolekcjach i tak dalej. Moi drodzy, kolejny punkt. Rodzina jest miejscem przeżywania nie tylko relacji z drugim człowiekiem, ale także relacji z Bogiem. Rodzina żyjąca Bogiem jest miejscem i środowiskiem, w którym najlepiej widać drogę sakramentalną, wspólną drogę sakramentalną. To znaczy, jak związek między chrztem, wierzmowaniem i Eucharystią. W niej widać i słychać znaczenie osobistego wyboru Jezusa Chrystusa oraz można odkryć znaczenie przynależności do Kościoła. Dokonuje się to przez osobiste i żywe świadectwo przeżywania relacji z Bogiem przez członków rodziny. Takim rodzinnym sposobem przeżywania tych relacji jest prośba skierowana do Ducha Świętego, aby nas wyzwolił
i usunął lęk, który prowadzi nas do zabronienia mu wejścia w niektóre aspekty naszego życia. Ten, który żąda wszystkiego, daje również wszystko i nie chce do nas kraczać, aby okaleczyć nas lub osłabić, ale dać pełnię życia. Kolejny punkt tej naszej refleksji nad relacją rodziny i Ducha Świętego, to chciałem powiedzieć, że rodzina jest wspólnotą, którą kieruje i umacnia Duch Święty. My wszyscy, jeśli karmimy się sakramentami, to mamy świadomość swojej niewystarczalności i niedomagań. Nikt z nas nie jest doskonały. Wiemy to, moi drodzy, wszyscy. Dlatego potrzeba stałej, trwałej formacji. Kościół zaś, do którego świadomie przynależymy przez decyzję wiary, odkrywa właśnie rodzinę jako niezwykłą wspólnotę, którą kieruje i umacnia Duch Święty. Dlatego, moi drodzy, Duch Święty nie jest rzeczą, którą się do plecaka wrzuca albo do kieszeni wkłada. To jest trzecia osoba Trójcy Świętej. Ona jest tą więzią miłości całej Trójcy Świętej. I Duch Święty, moi drodzy, jest taką dynamiką i warto mieć z Nim relację i pytać Go, czego Jezus oczekuje od nas w każdej chwili życia i w każdej decyzji, którą musimy podjąć, aby rozeznać miejsce, jakie zajmuje dana kwestia w naszej, waszej własnej historii. Trzeba pytać Ducha Świętego, bo On sprawia, że mówimy, Chrystus jest naszym Panem. Ale Duch Święty także sprawia, że chcemy żyć według tego pięknego scenariusza, jakim jest Ewangelia. To On nas do tego inspiruje i pociąga, że chcemy żyć Ewangelią. Duch Święty. Dlatego trzeba mieć taką żywą relację z Duchem Świętym. Moi drodzy, ja mogę podzielić się z moim własnym doświadczeniem i ja codziennie tak rozpoczynam każdy dzień. Rano zawsze znakiem Krzyża Świętego, bo tego mnie nauczono w domu, że jak człowiek się budzi, to trzeba rozpocząć dzień w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale potem zawsze wołam Veni Sancte Spiritus. Przybądź Duchu Święty i prowadź mnie. Daj mi Twoje światło. Jak czasem przemawiam do bierzmowanych, to im przypominam o tym, że oni zwykle wołają do Ducha Świętego przed egzaminami. Tak jest egzamin maturalny, egzamin gimnazjalny, to nagle ten poziom pobożności rośnie, wszyscy biegają i mówią, Duchu Święty, pomóż. I mówię nieraz bierzmowanym, słuchajcie, całe nasze życie jest jednym wielkim egzaminem. Codziennie jesteś egzaminowany z Twojego człowieczeństwa, z Twojego chrześcijaństwa. Pokazujesz się, jakim jesteś człowiekiem, jakimi wartościami się kierujesz, jakim jesteś chrześcijaninem, jakie znaczenie w Twoim życiu ma pierwsze i podstawowe przykazanie miłości Boga i bliźniego. Dlatego, moi drodzy, warto przywoływać Ducha Świętego. Wy tutaj też jesteście nieraz w bardzo trudnych sytuacjach, w środowisku czasem mało chrześcijańskim i rzeczywiście trzeba prosić Ducha Świętego, żeby podejmować decyzje, które są ewangeliczne. Bo nie dajmy sobie wmówić, że są decyzje, które są moralnie obojętne, neutralne. Nie ma chyba takich decyzji, zawsze są decyzje albo zgodne z Ewangelią, albo przeciwko nauce Chrystusa. Dlatego trzeba wołać Ducha Świętego.
Moi drodzy, możemy zaryzykować takie stwierdzenie, że istnieje wiele świętych małżeństw, w których każdy ze współmałżonków był narzędziem Chrystusa dla uświęcenia drugiego. Ten współmałżonek pomaga mi się uświęcić. Czasem jest to trudne, ale warto nawet taki aspekt mojej drogi do świętości sobie niejako uświadomić. Życie lub praca z innymi jest niewątpliwie drogą duchowego rozwoju, drogą do świętości, podobnie i życie w małżeństwie. Kolejny punkt. Rodzina żyje darami Ducha Świętego. Moi drodzy, w relacjach z innymi członkami rodziny każdy człowiek, szczególnie młody, ma możliwość odkrywania charyzmatów i zdolności, które pozwolą mu umiejętnie budować wspólnotę i w niej odnajdywać swoje miejsce. Duch Święty, udzielając nam swoich darów, kieruje nas ku dobru wspólnemu. Dobro wspólne. Uczy nas zaangażowania charytatywnego. Jeszcze raz tutaj wspomnę panią doktor Bożenę, która oprócz pracy zawodowej to cały czas właśnie poświęcała tej pracy charytatywnej. Więc Duch Święty uczy nas zaangażowania charytatywnego, życie polityczne, ale również służby na rzecz wspólnoty parafialnej, do której świadomie przynależy dana rodzina. Ja to już powiedziałem w homilii. Moi drodzy, oczywiście my z Polski posyłamy duszpasterzy, bo to jest nasza powinność, żeby byli z wami duszpasterzy, ale przecież te parafie polskiej misji katolickiej to opierają się na nas, na waszym zaangażowaniu. I moi drodzy, tym parafiom poświęcacie coś najcenniejszego, mianowicie swój czas. Jak to mówi świat? Świat mówi tak. Time is money. Czas to pieniądz. A Wyszyński powiedział tak. Czas to jest miłość. Jeśli ktoś daje czas drugiemu człowiekowi, współmałżonkowi, parafii, bliźni, to po prostu daje miłość. I moi drodzy, bardzo wam za to dziękuję, że dajecie to coś, co jest najcenniejszego. Dajecie po prostu miłość. Bardzo wam jestem za to wdzięczny i myślę, że ta miłość nie pozostanie bez odpłaty przez tego, który jest miłością. A Bóg jest miłością. A my próbujemy być takim skromnym odbiciem tej miłości, tej wielkiej miłości Boga. Moi drodzy, rodzina jest dobrem, bez którego społeczeństwo nie może się obejść. Jest dobrem, które musi być chronione. Coraz bardziej, coraz lepiej to w Polsce rozumiemy. Teraz jest dyskusja nad nową konstytucją. Prezydent nas do tego zachęca. I chcielibyśmy właśnie, żeby w tej nowej konstytucji rodzina była bardzo chroniona, żeby też była ta definicja rodziny, jaki to jest związek, że to jest związek mężczyzny i kobiety, żeby sprawy były jednoznaczne. Rodzina jest dobrem, bez którego społeczeństwo nie może się obejść. I moi drodzy, kiedy my dzisiaj w Polsce świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości, to wracamy do historii. Wracamy do historii i co możemy w tej historii wyczytać? Możemy wyczytać, że właściwie od połowy XIX wieku nastąpiło takie odrodzenie duchowe całego narodu przez rodzinę i w parafiach, i przez Kościół, bo to w Kościele została zachowana cząstka ojczyzny, język, kultura,
I dopiero kiedy ten naród się religijnie odrodził, potem doszło do tych militarnych zwycięstw i do roku 1918, kiedy odrodziła się Polska. Ale fundamentem tego odrodzenia była i jest rodzina. Pamiętajcie, tak wiele od was zależy. Od młodych rodzin, od wartości, które przekazujecie młodemu pokoleniu. I to, moi drodzy, ważne są wasze słowa, ale wasza postawa i czyny są najważniejsze, bo one są przekonujące. Kiedyś pamiętam, też w czasie wizytacji, idę do kościoła, jakaś rodzina tam stoi w drzwiach, mam taki zwyczaj, żeby zawsze się przywitać z rodziną, zapytać, skąd są. No i witam się z tym małżeństwem, tam jeszcze była dwójka czy trójka dzieci. I nagle ten ojciec mówi tak do mnie: proszę mi powiedzieć, jak dzisiaj wychowywać dzieci? Ja mówię: panie, to jest dyskusja na poważną sesję naukową, a pan ode mnie chce tutaj szybkiej odpowiedzi, a ja panu powiem. Sobą wychowuj dziecko. To jest najlepsza wychowawcza metoda. Swoją postawą, swoim przykładem. I dlatego, moi drodzy, rodzina, która żyje, uznaje realność Pana Boga, żyje świadomością obecności Ducha Świętego, i taką rodzinę możemy nazwać kościołem domowym. I w takiej rodzinie właśnie dochodzi do takiego doświadczenia komunii, że jesteśmy wspólnotą. I w której odzwierciedla się dzięki łasce tajemnica Trójcy Świętej, to w rodzinie uczymy się wytrwałości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczenia, a nawet wielokrotnego, a zwłaszcza oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia. Moi drodzy, ksiądz rektor tu na końcu Eucharystii powiedział, ile to mam lat. No z tym PESEL-em to się nie negocjuje, to wiadomo. Ale to, co mnie spotkało wczoraj, to waszego rektora spotka 3 września. Też będzie miał wspaniały wynik, 7-0. Moi drodzy, to jest marzenie każdej drużyny piłkarskiej, żeby tak wygrać. Nawet Górnika Zabrze, też by tak chcieli. Ostatnio przegrali w Warszawie. Ale żeby tak wygrać, 7-0. A następne wyniki mogą być tylko lepsze, 8-0, 9-0. W każdym razie wygrywajcie. Ale moi drodzy, kiedy ma się tyle lat i człowiek nieraz reflektuje swoje życie i patrzy wstecz, to nieraz myślę o sobie, o swoich rodzicach i dziękuję za moich rodziców, że właśnie mnie też prowadzili do świątyni, za rączkę, do kościoła. A myśmy się wychowywali w cieniu dwóch wież. To była wieża kopalniana i wieża kościoła. Dwie wieże. I ja chciałem jeszcze i ciągle dziękuję rodzicom za to, że nauczyli mnie pracować. Nie było takiego wyręczania. Każdy miał obowiązki. To musi zrobić. To jest twoje. No i tak nam to zostało po dzień dzisiejszy. Musisz to zrobić. To jest twój obowiązek. Poczucie obowiązku. Ale to się wynosi z rodziną. Także, moi drodzy, bardzo wiele zależy od was, jak będziecie właśnie w tym Duchu Świętym kształtowali klimat waszych rodzin, komunii waszych rodzin. Moi drodzy, na zakończenie takiej refleksji o Duchu Świętym, rodzinie, chciałbym jeszcze wrócić do tych 3 słów, które papież Franciszek był przypomniał na franciszkańskiej w czasie swojej wizyty, w czasie Światowych Dni Młodzieży. To są te słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. To są takie słowa klucze, które, moi drodzy, otwierają serce.
Bo jeśli ktoś powie przepraszam, czy można nie wybaczyć? Jeśli ktoś powie dziękuję, czy można go nie kochać? Jeśli ktoś powie proszę, czy można tej prośby nie spełnić? Moi drodzy, kiedy w rodzinie nie jesteśmy natrętni i prosimy o pozwolenie, kiedy w rodzinie nie jesteśmy egoistami i uczymy się mówić dziękuję, kiedy w rodzinie ktoś zdaje sobie sprawę, że uczynił coś złego i umie przeprosić, to moi drodzy, w takiej rodzinie jest pokój. Pokój i radość. Papież kiedyś powiedział tak, żeby właśnie wieczorem umieć się przeprosić. On to nawet tak bardzo, myślę, że to się nie zdarza, może w kulturze argentyńskiej czasem, że talerze fruwają w domu. U nas raczej nie, bo nasza porcelana zbyt cenna. Ale w każdym razie właśnie, żeby umieć przeprosić. W takich rodzinach potem jest pokój i radość. Więc, moi drodzy, nie skąpmy używania tych słów, bądźmy hojni, powtarzając je codziennie, bo też musimy sobie powiedzieć, że uciążliwe są pewne milczenia. Czasem nawet w rodzinie, między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, między braćmi, kiedy jest takie napięcie, taka niewypowiedziana wojna, czasem się mówi nawet w języku pobożnym, taki cichy szep. Więc żeby ich nie było, żeby tego milczenia nie było. Natomiast właściwe słowa wypowiedziane w odpowiednim czasie chronią i pokrzepiają miłość dzień po dniu. Moi drodzy, nic z tego nie jest możliwe, o czym mówię. Nawet te trzy słowa klucze, jeśli się nie przywołuje Ducha Świętego, jeśli się nie woła codziennie, prosząc o Jego łaskę, jeśli nie szuka się Jego nadprzyrodzonej mocy, jeśli się Go żarliwie nie prosi, aby zesłał swój ogień na naszą miłość, żeby ją umocnić, ukierunkować, przekształcić w każdej nowej sytuacji. Rodzinna miłość potrzebuje czasu dyspozycyjnego i bezinteresownego, które inne rzeczy stawia na drugim planie. Potrzebny jest czas, aby rozmawiać, aby objąć siebie nawzajem bez pośpiechu, aby dzielić się swoimi planami, aby wysłuchiwać się nawzajem, spojrzeć sobie w oczy, jak dzisiaj przy odnowieniu małżeńskich ślubowań, docenić, aby umocnić relacje. Warto zawsze wychodzić z domu, czyniąc znak krzyża, błogosławić jeden drugiego, czekać na drugą osobę, kiedy wraca z pracy, powitać, gdy wraca. Jednocześnie warto przerwać nawyki, gdy przychodzi święto. Nie tracić zdolności obchodzenia uroczystości w rodzinie, cieszenia się i świętowania pięknych doświadczeń. I moi drodzy, myślę, że ta idea, to święto rodzinne tutaj, to był bardzo dobry pomysł. I pięknie, że przyjeżdżacie i pielęgnujcie to, bo doświadczamy tego doświadczamy wspólnoty. Jesteśmy tutaj umocnieni, odjeżdżamy umocnieni do podejmowania naszej trudnej codzienności. Więc moi drodzy, rodzino, nie bój się prosić, dziękować, przepraszać. Nie bój się miłości, bo ona czyni cię wyjątkową. Kochani, tylko w miłości, tylko w rodzinie można się nauczyć miłości. Nie w przedszkolu, nie w szkole, ale w rodzinie. W rodzinie się można nauczyć miłości. I bądźcie takimi dobrymi nauczycielami miłości, niech was Duch Święty prowadzi. Niech w każdej rodzinie na pierwszym miejscu będzie Bóg, a z Nim miłość i wtedy wszystko, moi drodzy, będzie dobrze. Módlcie się często w swoich rodzinach. Duch Święty jest darem, który przychodzi wraz z modlitwą, a naszym czasem jest ona szczególnie potrzebna. Otwórzcie się na dary Ducha Świętego,
Pozwólcie, by Duch Święty działał w waszym życiu, bo jesteście napełnieni Duchem Świętym. Duchem, który umacnia miłość. Moi kochani, chciałbym to nasze spotkanie zakończyć taką krótką modlitwą do świętej rodziny. Powstańcie. I bardzo dziękuję, że wytrwaliście do końca. Przypomina mi się taki dowcip, jak to była, taki było wielkie sympozjum naukowe i profesor głosił wykład, a sala coraz bardziej pustoszała. I tylko jeden tam został przed tym jego pulpitem, został jeden siedzący. I ten profesor, kiedy skończył wykład, mówi: ja bardzo dziękuję Panu, że Pan do końca wytrwał. A on mówi na to: nie, ja tu mam następny wykład. Dlatego bardzo Wam dziękuję, żeście wytrwali do końca. Jest ta modlitwa do świętej rodziny. Jezu, Maryjo i Józefie, was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do was zwracamy się z ufnością. Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii, wieczornikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi kościołami domowymi. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadczy przemocy, zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony lub zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo, Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Duchu Święty, wspomóż. Amen. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i niech pozostanie na zawsze. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia. Bóg zapłać.